Dobry wieczór, za oknem upanne lato, ale jest również gorący okres rekrutacji na studia. Dlaczego warto studiować polonistykę? Właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi w studiu Klubu u Redaktorów, do którego zaprasza jak zwykle Walenty Wojnilu. A zaczynamy od przeglądu wydarzeń minionego tygodnia. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda podsumował drugi rok swojego urzędowania. Skupił się na idei państwa dobrobytu, kryzysie migracyjnym oraz zwalczaniu pandemii. Skrytykował Ministerstwo Zdrowia za brak programu, który zachęciłby ludzi do szczepień. Nausėda podkreślił doskonałą współpracę z Polską. Nawiązałem znakomitą współpracę z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Tego przykładem była moja wizyta w Krakowie na rocznicy 500-lecia dzwonu Zygmunta, które symbolizuje sławną przeszłość naszych narodów w walce przeciwko niektórym nieprzyjaciołom na wschodzie. Sejm Litwy przyjął rezolucję uznającą wzrost nielegalnej migracji z Białorusi za agresję hybrydową. Posłowie zaproponowali rządowi skrócenie procedury uzyskiwania statusu uchodźcy czy ograniczenie swobody przemieszczania się migrantów po Litwie. To nie są osoby, które uciekają przed wojną, zarazą czy głodem. Radni samorządu rejonu solecznickiego jednogłośnie zadecydowali, że nie zgadzają się na utworzenie ośrodka dla uchodźców w Dziewieniszkach. Nie ma kompromisu w sprawie Dziewieniszek, dlatego że to miejsce nie nadaje się nie na tymczasowe, nie na długotrwale pobyt tam uchodźców, bo to jest miejsce, które się znajduje, jeszcze raz powtarzam, w centrum miasteczku. Przedstawiciele rządu nie zamierzają odstąpić od pomysłu zakwaterowania tu imigrantów. Rząd rozważa obowiązkowe testowanie osób z sektora usług, które nie chorowały na COVID i nie szczepiły się. Miałoby to pozwolić na uniknięcie kolejnych restrykcji, których nie chcą właściciele lokali gastronomicznych i hoteli. Ci, którzy nie chcą zaszczepić się, powinni testować się na własny koszt, bo dlaczego podatnicy muszą za nich płacić? W Krawczunach, gdzie 14 lipca 1944 roku żołnierze AK stoczyli bitwę o Wilno z oddziałami Wehrmachtu, odbyły się uroczystości upamiętniające poległych polskich bohaterów. Tym samym zakończyły się obchody 77. rocznicy operacji Ostra Brama w Wilnie i na Wileńszczyźnie. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie rośnie już dąb ku czci polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. Na Litwie rozpoczęły się obchody poświęcone pamięci kompozytora światowej sławy. W studiu naszymi gośćmi są dzisiaj docent dr Henryka Sokolowska, kierowniczka Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Długa nazwa, witam serdecznie. Dzień dobry. A także Karolina Słotwińska, absolwentka Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. I to może właśnie od pani zaczniemy, bo wiemy, że właśnie ukończyła pani studia z wyróżnieniem. Co to za nagroda i dlaczego wybrała pani akurat polonistykę? Nagroda brzmi bardzo ciekawie, bo to magna cum laude, czyli ze szczególnym wyróżnieniem. A dlaczego polonistyka? No to chyba jak większości, no może nie o większości, ale o większości zmotywowanych i zaangażowanych, to była olimpiada polonistyczna. Rozumiałam, że to tutaj chcę być, chcę zostać i zostałam i ukończyłam. I nie żalujesz? Nie żaluję zupełnie. Naprawdę. A co dalej? Bo to dopiero licencja, tak? Tak, teraz magisterka w planach, więc już szybko. Też polonistyczna? Tak, częściowo, to znaczy na Wydziale Filologicznym, tutaj, na tejże uczelni, ale to kierunek taki u skandynawistów, to znaczy kierunek brzmi też bardzo ciekawie, bo to języki kultury Europy Północnej plus polonistyka. Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego to w sumie nowy, powiedzmy tak, może kierunek czy nowy wydział, chociaż tak naprawdę to jest dawny nasz uniwersytet pedagogiczny, później edukologiczny. Jak w tej chwili wygląda sytuacja tutaj? Dlatego, że wiemy, że jeszcze w ubiegłym roku to chyba dopiero dostali się, że tak powiem, takie no, zielone światło, że na pewno ten wydział i właśnie ten kierunek będzie istniał. Myślę, że czasy są takie, że humanistyka powinna cały czas czuć to zagrożenie. Czuć to zagrożenie i mieć się na baczności. No ale na szczęście nie mieliśmy aż takiego zagrożenia. Jakoś szczęśliwą, obronną ręką przeszliśmy przez te taką reformę likwidacji Uniwersytetu Edukologicznego i przejścia pod skrzydła, gdyby tego Witolda Wielkiego. Bo od roku 18, czyli już 3 lata w ogóle, jak przenieśliśmy się tutaj pod skrzydłami Witolda Wielkiego i zmieniliśmy też budynek. No i właśnie wtedy były też pomysły, czy w ogóle ta polonistyka jest potrzebna. A no właśnie, no, czy są potrzebne w Wilnie dwie polonistyki? No, Wilno jest takim miastem rzeczywiście bardzo uroczym, ale wszystkiego mamy po dwa, jeżeli chodzi o polską kulturę, o polskie życie, prawda? Dwa teatry, dwa zespoły najważniejsze, tak? Tak, właśnie. No, nasza polonistyka właściwie niezmiennie funkcjonuje od lat 60 i nie chciałoby się, żeby jakoś nastąpił koniec tej tradycji. Tym bardziej, że to jest powiązane, przypomnijmy, ze szkołami polskimi. Dopóki istnieją polskie szkoły na Litwie, dopóty ta polonistka jest potrzebna, bo kształci polonistów do tychże szkół. Kształci polonistów takich, którzy mogliby pracować w szkołach, ale wiadomo, że nie ma tutaj tajemnic, nie wszyscy mogą się odnaleźć w szkole, więc na pewno też kształci po prostu inteligencję humanistyczną. I nasi absolwenci mogą się zatrudnić w szkole, od razu na starcie już mają te kwalifikacje zawodowe pedagoga, ale też jeżeli nie, to mogą sobie skorzystać z tej drugiej części, z tej podstawowej części swojego wykształcenia, mianowicie filologii polskiej. W jakiej sytuacji jest to Centrum Polonistyczne na Uniwersytecie Wileńskim? Bo tam też były różne zmiany, była katedra, było coś. Teraz jesteście częścią Wydziału Filologicznego, ale też zachowujecie dużo autonomii. I co w tej chwili jest waszym priorytetem? Teraz w ogóle na całym Wydziale Filologicznym jest ta możliwość wyboru pedagogiki też razem. Teraz, o ile słyszałam, też jakieś można po studiach polonistycznych jeszcze rok dorobić, jeśli ktoś w tym czasie nie zdążył, czy jakoś tak. Więc też ta możliwość jest, ale akurat może powiem ze swojej strony, dlaczego ja akurat wybrałam. No bo w moim wypadku było tak, że ja akurat wiedziałam, że ta polonistyka jest bardziej skierowana na pedagogikę, to znaczy przynajmniej no, priorytetowo ma to, a ja od początku wiedziałam, że ja raczej nie chcę. Zafascynowała może możliwość na naszej uczelni, po pierwsze, tworzenia planu indywidualnego, czyli zamiast tych dodatkowych przedmiotów, wyboru dowolnych przedmiotów na całym Wydziale Filologicznym. Ja też myślałam, aha, jeśli jakimś cudem się nie uda na polonistykę, no nie wiem, grupa się nie nabierze czy coś, to bym wybrała polonistykę i dodatkowo miałabym te studia dodatkowe, które można razem, to byłyby polonistykę. No ale na szczęście się dostałam szczęśliwie na tę polonistykę i po prostu litewskie przedmioty sobie dorabiałam razem. Mi się podobało to, że tutaj jest kilka języków naraz, bo ja jeszcze uczyłam się języka włoskiego, bo jako dodatkowy przedmiot można było wybrać któryś język zagraniczny, to ja miałam włoski, polonistyka jako podstawowa i dodatkowo zajęcie lituanistyczne, które mnie ciekawiło. I teraz jeszcze skandynawistyka. Jezus Maria. No spróbuję, warto spróbować, skoro jest taka możliwość. No w tym wypadku nasz wybór jest troszeczkę ograniczony, ponieważ można wybrać sobie język włoski, inne języki, ale one, wtedy trzeba jechać do Kowna na te języki. Natomiast wpisane w ogóle już w podstawowy tok studiów mamy wpisane wzmocnione nauczanie języka angielskiego, no i w połączeniu też z językiem litewskim, który nadal się rozwija przez przedmioty, to jednak też no nasi studenci dostają dość takie dobre wyposażenie językowe. A jak to wygląda w praktyce takiej statystycznej? W ostatnim, na przykład no, teraz na, nie wiem, drugim, trzecim, czwartym roku, ile macie studentów? Po ile osób? No różnie mamy. Mamy bardzo małe grupy, takie najmniejsze, na przykład trzeci rok w tej chwili mamy bardzo okrojony. Bo to był ten najtrudniejszy moment, kiedy w ogóle wasza przyszłość była pod znakiem zapytania. Tak. I wtedy było najmniej właśnie. I wtedy w ogóle nie wszyscy wiedzieli, że nasza uczelnia jednak istnieje. I że przetrwacie w tej nowej postaci. Tak, I to ile osób na przykład na trzecim roku? No na tym trzecim roku, który będzie dopiero już trzeci, to mamy tylko 3 osoby. A drugi na przykład już kiedy było pewnie? No na drugim mamy 6 osób, na czwartym mamy na szczęście 8 osób, no więc to tak. I to są osoby wszystkie na studiach bezpłatnych? O nie, nie. Jeżeli chodzi o studia bezpłatne, to w ogóle cała ta reorganizacja dotknęła nas bardzo boleśnie w tym sensie, że nie było możliwości, studenci nie mieli szans dostać się na studia bezpłatne, jeżeli wstępowali na studia pedagogiczne. To był taki czas, kiedy pani minister no, wprowadziła taką zmianę. Ale z drugiej strony były stypendia chyba ambasady Polski, które pozwalały pokryć te koszta studiów. O tak, tak. To tylko dzięki temu przetrwaliśmy. A jak to wygląda na Uniwersytecie Wileńskim? Na przykład, nie wiem, na twoim roku i na młodszych latach? Ilu jest w tej chwili studentów na polonistyce? Na moim roku było 8. Nie wiem, jak teraz wygląda, jak tam na młodszych latach nie znasz. Dokładnej liczby nie powiem, ale tak 5-10 na pewno, może nawet więcej. I to też są studia płatne, czy są bezpłatne? Jak to wygląda? To znaczy ja na przykład się dostałam na bezpłatne już na finansowanie państwowe, ale ci, którym się nie udało, to mają też pomoc ogromną. Ambasady. Czyli tutaj zależy od tego, z jakim wynikiem dostajesz się na studia. Jeżeli masz dobry wynik, bo jeżeli jesteś powyżej pewnej półki, to masz bezpłatne, a jeżeli nie, to musisz płacić. Jakie to są mniej więcej koszta w ogóle? Ile kosztuje rok studiów polonistycznych? Coraz wyższe są te koszta i w tym roku to już prawie 1,5 tysiąca euro za jeden semestr, więc rok studiów no prawie 3 tysiące euro. Podobnie. Podobnie. Tak, ceny chyba są takie same, wyrównane. To znaczy, ale wiem, z tego co wiem, przynajmniej moja grupa, to wszystkie dziewczyny, mamy same panie, to one już po pierwszym semestrze miały finansowanie państwa. Znaczy, na pierwszym semestrze ta ambasada była pomocą, a później już się dostały po dobrych wynikach sesji. Bezpłatnie, czyli a w waszym przypadku też w zasadzie ta pomoc ambasady polskiej pokrywa koszty studiów, więc też są realnie studia bezpłatne. Tak, realnie, plus do tego jeszcze szansa, rozumiem, na jakieś stypendium naukowe, tak? Różne stypendia są. To w ogóle jest rozbudowany ten system stypendiów i w naszym przypadku, jeżeli student się dostaje na studia w tym roku i w ubiegłym zresztą też już to się sprawdziło, o ukierunkowaniu pedagogicznym, a u nas takie właśnie są, to dostaje stypendium docelowe od Ministerstwa Oświaty Litwy, 300 euro miesięcznie, więc tutaj to ale musi wtedy potem odpracować w szkole? Nie, nic nie musi. Nie nakłada to żadnego obowiązku? Nie, to nie nakłada żadnego obowiązku. Po prostu musi dostać się na studia finansowane przez państwo litewskie na kierunek, który w nazwie ma pedagogika. Tu warto wspomnieć o tych też stypendiach z polskich organizacji, bo prawie chyba wszyscy korzystają, no większość korzysta z tych, to Wspólnota Polska, Pomoc Polakom na Wschodzie, więc to też dodatkowo, więc też taką pewną zachętą może być. Ale też oprócz tego my mamy, no nie taką sumę, ale mamy też takie stypendium od uczelni, ja akurat otrzymywałam, to znaczy 10% ci, co najlepiej ukończyli sesję, mają najlepsze wyniki, no 10% to... Czyli stypendium naukowe tak zwane. Pomocnicze, takie, żeby motywujące, jakoś tak to nazwę po litewsku. Co robić po tych studiach właściwie? Jakie są możliwości, jakie drzwi, jakie kierunki kariery otwierają studia polonistyczne? Na przykład w twoim przypadku, nie wiem, rozmawialiście na pewno w gronie koleżanek, dlaczego wybrała akurat polonistykę? Co robić po tej polonistyce? No ja akurat mam szczęście, bo już od pierwszego roku, no tak normalnie od drugiego zajmuję się tłumaczeniami dodatkowo. Początkujący tłumacz, ale jednak biorę w tym bardzo udział i nawet jakieś zajęcia z redagowania litewskie miałam, bo miałam tylko możliwość na tej uczelni. Ale oprócz tego wiem, że moje koleżanki to po prostu szukały firm, gdzie jest zapotrzebowanie języka polskiego, więc do szkoły, w szkole może są jedna lub dwie, które tak w tym kierunku pedagogicznym, a w inne szukały jakieś, jak mówiłam, firmy z językiem polskim, jakieś z Polską. Jakie jeszcze, nie wiem, perspektywy, szanse po studiach właśnie na Akademii Edukacji? Pedagogika tak, bo przede wszystkim, bo do tego są przygotowywani nasi studenci, ale nie tylko. Bardzo dobrze się składa, że podczas studiów trzykrotnie wychodzą na praktykę pedagogiczną do szkoły i tam mogą się sprawdzić, czy to jest zawód dla nich, czy oni są dla tego zawodu i czy to jest zawód dla nich, czy nie. Nikt ich oczywiście nie zmusza, bo jeżeli się nie odnajdują w tym zawodzie, to wtedy mogą właśnie wybrać mnóstwo innych zawodów i różnych innych dróg. Tak samo jak i wszyscy inni filolodzy, bo to jest też, no, staramy się jednak powtarzać ten klasyczny model filologii, językoznawstwo i literaturoznawstwo i właśnie to pokazywać to językoznawstwo w takim praktycznym wymiarze. Często się przypina do nas metkę, że my jesteśmy mniejszością narodową i zaczynamy w to wierzyć, że my jesteśmy mniejszością w ogóle w świecie, w Europie na przykład. A przecież to nieprawda, bo w Europie język polski jest 6. językiem Unii Europejskiej. Jest językiem, który się liczy i około 10% ludzi korzysta z tego języka jako z języka ojczystego. Świadczy to o tym, że jednak w komunikacji kulturowej, w komunikacji również gospodarczej ten język polski zajmuje coraz bardziej pokaźne miejsce i z językiem polskim coraz łatwiej jest znaleźć zatrudnienie. Zresztą to też pokazuje, że wśród naszych absolwentów są osoby, które nie poszły drogą pedagogiczną, przyjęli taką propozycję pracy w różnych też firmach logistycznych, różnego rodzaju instytucjach, placówkach, takich, gdzie jest potrzebna, tam gdzie się ceni dobrą znajomość nie tylko języka polskiego, ale też i innych języków. Taką swobodę, te międzykulturowe kompetencje bardzo się liczą. O tych perspektywach też myślę, że warto też wspomnieć, że co najmniej 3, z tego co pamiętam, absolwentki naszego Centrum Polonistycznego, z czego się cieszymy, pracują tutaj w TVP Wilno, więc niewielu też o tym wie, że po prostu można jakaś droga telewizji, dziennikarstwa, torstwa, bo niektórzy, a to chyba tylko dziennikarstwo. No nie, język polski przede wszystkim, filolog, który zna no, te różne kierunki, jeśli ktoś nie chce, nie wiem, w stronę badawczą czy jakąś naukową, no to na przykład wybierają sobie telewizję i świetnie się w tym odnajdują. tego co wiem, bardzo są zadowoleni. Jakie pomysły w tym roku może? Jakie nowości może? Co czeka osoby, które w tym roku by wybrały studia polonistyczne? Na pewno taką nowością i myślę, że to bardzo duża gratyfikacja, jak nasi studenci dostają to stypendium 300 euro. To jest, no tak wydaje mi się, że to jest pewne... No, to jest pokazane jest nareszcie, jak się ceni ludzi, którzy decydują się na taki wybór. Zostać nauczycielem, tak, których już nam coraz bardziej brakuje. Tak, a jeżeli chodzi o program, no to rzeczywiście, co tutaj można byłoby takiego powiedzieć, co mogłoby też młodzież zachęcić, przyciągnąć, co może się okazać atrakcyjne, to oczywiście ten taki elastyczny tok studiów. Staramy się nie wszystkie zajęcia zamknąć w audytorium. Staramy się podróżować, staramy się wprowadzać różne projekty, również też i projekty badawcze, ale też projekty innego rodzaju. Staramy się jak najwięcej Polski zobaczyć. Polski w Polsce, Polski na Litwie, czyli tych śladów polskich. Pojechać, zobaczyć, dotknąć, przeżyć. Czyli takie aktywne studia, nie zamykające się w bibliotekach, gdzieś tam w archiwach, w waszym przypadku rozumiem jest podobnie. Tak, te studia naprawdę są bardzo elastyczne i też ta polonistyka i tutaj ta po prostu daje wiele możliwości i wiele rzeczy do wyboru. Ciekawe. Słuchajcie, nasza dyskusja jak zwykle przygląda się jeszcze jedna absolwentka Wileński pedagogiczny jeszcze podczas polonistyki. Co prawda przed laty, czyli Ania Adamowicz, która ze swojego bujwickiego kamuszka jako doświadczona polonistka ma jak zwykle swoje 3 grosze do tej dyskusji. Kiedy wczoraj oglądałam wiadomości poranne, zwróciła moją uwagę wypowiedź młodego informatyka, który namawiał matematyków, informatyków, psychologów do udziału w projekcie Wybieram Nauczanie, czyli zdobycia uprawnień pedagogicznych i wyruszenie do pracy u podstaw, czyli do szkół prowincjonalnych, którym bardzo brakuje młodych pedagogów. I pomyślałam, jakie to smutne, że w 12. edycji tego projektu nie ma ani jednego Polaka. Przecież szkoły polskie także potrzebują specjalistów, którzy potrafiliby nauczać w języku ojczystym. Potrzebują też nowych sił polonistycznych. Nie moim zadaniem jest namawianie do studiów na Uniwersytecie Wileńskim na Wydziale Polonistyki albo na polonistyce Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego. Uważam, że powinni to zrobić pracownicy tych instytucji, wspomagani przez studentów, bo taki wyjazd młodych ludzi do szkół naprawdę wiele może zrobić. A szczególnie przydałby się obóz letni z udziałem kandydatów na studia, młodych specjalistów, doświadczonych nauczycieli. My bardzo chętnie podzielilibyśmy się swoimi wspomnieniami z czasów, kiedy polonistyka była naprawdę ważnym i ciekawym miejscem, kiedy na miejsce startowało 6 i więcej osób. Z całego serca życzę, aby taka praca letnia ruszyła i aby ta dobra legenda polonistyki nareszcie odrodziła się i stała się realnością. Czyli tytułem podsumowania na zakończenie audycji w takim razie jedno pytanie. Waszym zdaniem, dlaczego w czasach, kiedy tak naprawdę każdy interesujący się, nie wiem, językiem polskim może wyjechać na studia polonistyczne do Polski, tam jest ważny atut, że jednak ma kontakt z tym żywym, współczesnym językiem polskim przez co najmniej 4 albo i 5 czy 6 lat. Dlaczego jednak warto studiować polonistykę w Wilnie? No bo tutaj są w planie studiów takie unikalne rzeczy, jak właśnie ta międzykulturowość, czego my nie będziemy mieli nawet w Warszawie czy we Wrocławiu. Tak, to będzie tylko taka tradycyjna polonistyka. Tutaj te przedmioty się dzielą na właśnie na pierwszym miejscu międzykulturowość, wielokulturowość, kontakty z sąsiednimi państwami, przede wszystkim z właśnie Litwa, Polska i to daje później jeszcze więcej możliwości niż taka zwykła, tradycyjna tylko polonistyka. Czy chodzicie z tym do szkół? Nie wiem, w jaki sposób docieracie do młodzieży, żeby zachęcić absolwentów tegorocznych maturzystów do studiów u was? Ja ze swojej strony jak najbardziej staram się promować też poprzez jakieś różne rozmowy, wywiady, nawet prywatne jakieś rozmowy. Też mam przecież kontakty z różnymi i polonistami, i uczniami i naprawdę ze swojej strony się staram, a może nawet częściowo czasem warto mniej mówić, ale być przykładem po prostu i coś działać i być i mówić o tym, że to mi dała ta uczelnia, to mi dała te studia polonistyczne. Własny przykład to jest bardzo ważne. A co jest w waszym przypadku? Jak to wygląda? W naszym przypadku w ogóle od wielu lat jeździmy do szkół i to w ogóle to są różne spotkania. My z racji w ogóle naszej misji, naszego powołania mamy bardzo ścisłe kontakty ze szkołami, ale też specjalnie jedziemy do uczniów, do szkół, żeby z nimi o tym porozmawiać, o tych studiach, żeby im opowiedzieć i nieraz rzeczywiście nie wiedzą. No ale od półtora roku to stało się bardzo, bardzo utrudnione, więc brakuje nam takich spotkań. Czyli trzeba internet, Facebook wykorzystywać. Internet, Facebook, tak, te media, które są dla młodzieży do przyjęcia. I jak ktoś tam pisze na Facebooku, że co tam winie, lepiej pojadę na studia do Warszawy, na polonistykę, to co odpisujecie? Nie, jeszcze nikt tak nie pisał, ale no, co bym to powiedziała, że każdy ma otwartą drogę również do Warszawy i to też chyba dobrze, ale zapraszamy do nas. A na pewno się uda wyjechać do Warszawy. No na właśnie, pewno czy się jest to uda. Możliwość? Tak, wydaje mi się, że ja to też zawsze mówiłam swoim dzieciom, że jak się jest w domu i się studiuje tu, to wtedy jeździ się, korzysta się z różnych możliwości wyjazdów. Wtedy jeden semestr można zaliczyć na uniwersytecie w Warszawie, inny na uniwersytecie na przykład w Czechach, w Ostrawie. Tam jest też polonistyka, nasi studenci bardzo lubią te wyjazdy. Można do Wrocławia, można do Krakowa, można do Lublina, czyli jest więcej tych możliwości, bo jak się studiuje w Warszawie, nie wiem, czy ja się nie mylę, ale tak się wydaje, że wtedy jak jest wolny czas, to się jedzie do domu. Chyba coś w tym jest. Natomiast u nas na pewno jak się człowiek, który marzy o wyjazdach, o studiowaniu za granicą, to na pewno skorzysta z wielu takich możliwości, gdzie będzie mógł nawet i tu i tam porównać, jak to jest. No cóż, niestety nasze audycje dobiegły już końca. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy argumentów nie tylko ludziom młodym, ale także ich rodzicom i dziadkom. Dlaczego warto studiować polonistykę w Wilnie? Oczywiście nasze rozmowy przygląda się także nasz karykaturzysta Ginteras Josiesz, czyli tutaj takie pamiątki. Dziękuję bardzo również naszym widzom, którzy byli z nami. Niestety żegnam się tym razem nie do spotkania za tydzień, tylko za kilka tygodni. Wracamy dopiero na zieloną. Klub u redaktorów także ma krótki urlop, także życzę wszystkim widzom udanego lata, wesołych, dobrych, udanych wakacji i do spotkania już w sierpniu. Dziękuję również jeszcze raz naszym gościom. Do zobaczenia w klubie u redaktorów.